Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Przepraszam, że bez kamerki, ale trochę jestem niedyspozycyjny. Choroba malutka, mam nadzieję, że już niedługo będzie ok. Będzie na pewno, ale to jest nieważne. Moi drodzy, gram na 10 minut, komentuję ruchy. Ok, gość zagrał G3, goniec G2. Zagram może naturalnie, czyli do centrum, patrzę tylko historię. No nie, no to widać, że wymiata, że to jest porządny gracz, jest D5, jest D3. Zagramy sobie E5 kulturalnie, żeby centrum zbudować. O, już widzę, że gość szykuje się na hipopotamusa, czyli ale ze strony białych. To jest ciekawe. To jest w sumie ciekawe. Ja zagram naturalnie, wyprowadzę sobie wszystkie figury jak należy. Goniec E7 spokojnie. On zrobi pewnie roszadę. Ja jeszcze z nią poczekam. O właśnie, H3, czyli taki typowy ruch w hipopotamusie. Tutaj może zagram goniec E6. Jeszcze się troszkę wstrzymam z roszadą krótką, dlatego że może zagram roszadę długą. Zagram hetman D7 i to już utrudnia przeciwnikowi zrobienie roszady. On tutaj oczywiście ustawia się tymi pionkami dosyć sprytnie. Myślę, że A5 jest ruchem normalnym, żeby nie było B4. Jest B3, dokładnie. Czyli gość po prostu gra tak... No spokojnie, tutaj trzeba zrobić krótką roszadę. Na razie nie chcę się tutaj wychylać. No i teraz zawsze odwieczne pytanie jest takie, jak robić tutaj progres. Ja myślę, że wyprowadzenie wieży za pionki, które są bardziej wysunięte, to jest dobry pomysł. Tym bardziej, że tutaj nie muszę na skrzydle działać za bardzo. Poczekam na jego ruch. On może zagrać E4, to pewnie D4 zagramy. Jeżeli D4, to tutaj. Ok, skoczek zagrał, chce mi atakować pionka. Trochę mnie to zmusza do na przykład takiego zagrania, ewentualnie do takiego zagrania. Tutaj nie mogę za bardzo, mogę też tak w sumie zagrać. No zagram goniec D6, poprawię figurę. On może tak, ja wtedy tu i tu. Mogę też H6, mogę też spróbować wyczekać gościa troszeczkę, ustawić wieżę. Dobra, jest goniec F5, skoczek poszedł tu, gramy tak. I co on tutaj wykombinował? Czy on chce mnie jakoś postraszyć? Nie może H4. Gra trochę szybko, mi się wydaje. Kwestia, czy uda mi się to wykorzystać. No, ale na pewno gra dosyć ciekawie. Trzeba mu to oddać. Ok. Zobaczymy, co tu się pojawi w następnych ruchach. Ha, 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 jest, ha, 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 ha. A ciekawy nick. Może taki tytuł damy w ogóle. Tak niespotykanie to będzie wyglądało. No dobrze, widzę historię zawodnika. Jest tutaj, na pewno nie jest cheaterem, to jest też już duża ulga, więc spokojnie sobie możemy myśleć. On wrócił, taki ruch się pewnie może szykować. Ja myślę, że na razie wieża E8, wzmocnić pionka i poczekać na reakcję. Oczywiście to jest takie... No, tutaj się badamy z przeciwnikiem i on nie chce się za bardzo wychylić i ja też jeszcze nie chcę żadnego z pionków przepchać do przodu, poczekać. Dobra, on będzie miał opcję wybicia mi tutaj gońca i to jest jak najbardziej ciekawy plan. Wydaje mi się, że to jest ciekawe, żeby zagrać tutaj, a może tak, ale za bardzo nie chcę tego skoczka, żeby zepsuć sobie tę strukturę. Ale coś trzeba zagrać, słuchajcie. I teraz pytanie, co? Czy tak? Tak mi się... Chociaż zaraz, poczekajcie. Tu z planem tak, tak, tak. To może być słabość. On będzie musiał wybić. I tu się coś pojawi, ale jakieś F4. No ciekawe sprawy. No naprawdę dużo można sobie tutaj poanalizować, pokombinować. Jeszcze tak, zastanawiam się nad tym ruchem. On nie ma roszady. On raczej zbije. Ja pewnie będę musiał może tym zbić. To też może być ciekawy motyw. Tak, tak, tak. Nie, no dobra, gramy D4. Otwieram wprawdzie mu gońca, ale prawdopodobnie on przepcha pionka. Jest to bardzo prawdopodobne. Wydaje mi się, że to jest logiczne posunięcie. Według mojego tutaj mniemania. Bo zamykam gońca, ale też chcę szarpnąć w centrum. No właśnie, przepchał. Teraz jakbym skoczka tutaj dostawił i wszedł na F4, byłoby miło. Jest to droga daleka, ale nie jest nieosiągalna. F4 w ogóle się nie boimy takiego posunięcia. Myślę, że zagramy taki ruch typu wieża B8 z jasnym planem, skoczek D8 i skoczek E6. Wieża B8 w przyszłości też może mi pomóc w dopychaniu tu pionka, chociaż myślę, że to nie jest jakieś tutaj najważniejsze w tym momencie, ale moim celem jest właśnie przerzut skoczka tu
I kontrola punktu F4. Niekoniecznie ja chcę skoczkiem tam ruszyć. Zawsze taki ruch typu G5 spowoduje, że zagram skoczkiem na H5. Więc będzie stało to dobrze. Gość prawdopodobnie będzie musiał przerzucić gońca. Tak mi się wydaje, że będzie musiał to zrobić, bo goniec na B2 nie gra zbyt dobrze. Czas się wyrównuje, to też dobrze. Na pewno będę chciał coś na skrzydle tutaj podziałać. Może ruch A4, może ruch B5, A4. Jeżeli przepcha, to w sumie nie wiem co dalej, ale zobaczymy. Dobra, on chce mi się władować tu. Ma prawo. Ja skoczka przerzucam i przerzucę go tędy. To też jest plus, że skoczek z E2 już nie pilnuje pola F4. Oczywiście on może zagrać gońcem, ale to jest typowa walka o jacie, słuchajcie. Co ja zrobiłem? Zapomniałem, że nie mogę tu ruszyć teraz. Straciłem figurę. O rety. Nie mam gdzie ruszyć skoczkiem. Ale mnie załatwił, a ja się tyle nagadałem. Wystarczyło odejść królem i skoczek miałby tutaj pole. Jasny gwint, niewiarygodne. Ale podstawiłem. Ajaj, jaki wstyd, moi drodzy, jaki wstyd. Nawet tak nie mogę coś tutaj zamieszać, otworzyć pozycję. Czy mogę? Tu, ale to już jest w ogóle masakra jakaś, tak? Coś takiego, nie no, chociaż zapionka, bez sensu. Chociaż tu zapionka tego, co wziąć. On skoczkiem zbije, wejdę tu i co dalej? Masakra, słuchajcie, ale podstawiłem. Ale podstawiłem. Gadam, gadam, a nie myślę o grze. No chyba trzeba to po prostu zostawić w miejscu, ewentualnie tak zagrać, wymusić bicie. Wymuszę bicie, spróbuję wymusić bicie, no zapionka, tylko tyle. No oczywiście może wtrącić takie zagranie, może to zrobić, no i pewnie zrobi. Ale mam nadzieję, że zbije, bo inaczej skoczek zagra tutaj. Znaczy jak zagra tu, to jeszcze nie mogę skoczkiem odejść. Jejku, słuchajcie, figura mniej, no niesamowite. No powinienem poddać partię tak naprawdę. Powinienem poddać partię. On na pewno zagra skoczkiem na F5. Tym albo tym, dokładnie. Tak się też dzieje. No gram co? Gram tak, bo nie mam wyjścia. Chcę odejść skoczkiem. On pewnie teraz zbije. Jeszcze dopóki pozycja ma charakter zamknięty, to jeszcze jestem przy jakiejś nadziei, ale to jest nie wiem ile procent szans, żeby utrzymać pozycję. Bije pionkiem oczywiście. I szybko chcę zagrać tu. No, może mi trzasnąć gońca. No, może to zrobić i pewnie to zrobi. Jak go tutaj zablokować? No, nie da się. No, nie da się, słuchajcie. On ma figurę więcej, ma wygraną pozycję. Kompletnie. No właśnie, zagra tak i tu. Muszę zagrać tutaj. Koniecznie. On H5, ja tak. Moja teraz nadzieja w tym, żeby grać trochę szybciej. W sumie nie wiem, po co tutaj skoczkiem trzeba było. Gońca może przestawić tak. Skoczka tu, H5 i tak. Skoczka wypędzić. O, wypędzić albo spróbować go zdobyć. Najpierw gońcem tutaj wrócić. No ale gadam tak, jakbym tutaj miał szansę na cokolwiek, a nie mam szansy na nic. Gram tak. Ojejku, jeszcze tu podstawiłem. Krzysztof Budrewicz. Co ty wyrabiasz? Królem na H8 trzeba było iść. No to już jest kompletnie przegrane. Znaczy wcześniej też była. Ale to już jest w ogóle kompletnie. Figura mniej. Figura mniej, słuchajcie. No to widzicie, jak nie grać w szachy, moi drodzy. Jak nie grać w szachy, to wam pokazałem teraz na załączonym obrazku. Jak nie grać w szachy. Cóż mogę powiedzieć? No jeszcze powalczę oczywiście. Powalczę, ale to już nadzieje są znikome na cokolwiek, ale mnie tutaj ciśnie. Wymusza mi tutaj. Nie mogę tak, bo chyba bije. On jest za dobry tutaj. No gram tak, no co mogę zrobić? Gram tak, nie mam wyjścia. No jeżeli zbiję hetmanem, to zbijam tym, więc jeszcze mam szansę wtedy, ale on. No właśnie, co on może teraz zrobić? Czy on tu przypadkiem nie popełnił błędu? Ale chyba nie, bo jednak jak nawet zagra gońcem, ja wybiję i on wybije, to ja mam G6 i on ma zawsze szacha. Znaczy on będzie musiał odejść gońcem, no właśnie, i ja po takim ruchu będzie miał zawsze szacha na F6, więc figury nie odbijam niestety.
Ale zaraz, teraz mogę tutaj zbić. Chwila! Teraz jakaś nadzieja się pojawiła, moi drodzy. Dobrze mówię? Chyba tak, przecież wisi hetman, a jak on zbije, to wisi tu i tu i tu. Za bardzo chciał mnie zaatakować, chyba, słuchajcie. Niesamowity zwrot akcji. Czy ja dobrze myślę? Nie, on jeszcze może tak zagrać. Nie, nie może, bo zagram F6. I odbiję figurę. Moim celem jest odbicie figury, nawet za cenę pionka dwóch. Ale to już będzie lepiej wyglądało niż teraz. Bo teraz nie może odejść w ogóle gońcem, bo przecież hetman. Hello! Chyba popełnił błąd. Ajajaj, co tu się porobiło, słuchajcie? Co tu się porobiło? Mała nadzieja jest. Poniżej 4 minut u gościa. I chyba się pomylił. Za bardzo chciał atakować. Tak mi się wydaje. Zbił, zbijam. No i wiszą tutaj, tak, trzy figury u niego wiszą. Oczywiście ja mam jedną mniej. On może sobie pozwolić na oddanie jednej z nich. Tylko kwestia w jakiej wersji. Ale wszystkie wersje chyba są ok, bo nawet tutaj i goniec odbija. Jak to w pionkach jest? 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6. Nawet w pionkach porówno. Zbił tutaj, dobra. Aha, dobra. Widzę, tak, on weźmie mi jakość. Jakość mi weźmie, dokładnie. Ale chwila, też w dobrej wersji chyba mogę to zrobić. Tu, on da szacha, różnopolowe gońce. Tylko w tej wersji muszę zrobić to. Bo jak zagram tak, on da szacha, chwila. A jak zbiję tu, on zbije tu, ja zbijam tu. On zbije pionka. Będzie porówno w figurach, ale będę miał dwie pionki mniej. Nie, to muszę zbić jednak skoczka. Jednak muszę zbić skoczka. On weźmie mi wieżę, ja wezmę tutaj. Różnopolowe gońce to jest moja nadzieja na zremisowanie pozycji. Oczywiście dobrze zagrał, ale to też dla mnie jest wersja lepsza niż to, co miałem przed chwilą z figurką mniej. Dobra, no i różnopolowe gońce może dadzą mi jakieś szanse na cokolwiek, aczkolwiek jego goniec się dobrze rozgrywa, więc to nie jest takie proste. No muszę tak, nie mam wyjścia, szacha dostanę i teraz kwestia, czy iść w tędy. No muszę uciekać tędy, nie mogę dać sobie, nie mogę się dać zapędzić do rogu. Więc gram tak. Na razie te figury pilnują dobrze. Może tutaj zagrać i tutaj. On chce otwierać pozycję. Pełna zgoda. Tak spróbujemy. Jak zbiję, to zbijam. Wieżą. Tu zatkam się, że tak powiem. Teraz grożę tak. Okej. Czy ja tak mogę zagrać? Żeby spróbować go tutaj na słabości poszukiwać. Spróbuję, tak, bo to będzie słabość. On będzie musiał tego bronić. I teraz zagramy tak. Teraz zagramy tak. I on pójdzie tutaj ewentualnie. A już mam plan. Już mam plan taki. Mam plan taki. Aha, on zagra tu. Wieża trochę po. No właśnie, moja wieża. Bo chodzi o tego pionka. On zagra tak, czy on mnie tam. Dobra, gram tak. Dobra, gram szybko. Zawsze mogę go na chwilę zablokować. Nic mi to może nie da, ale zagra. Może potem tam. Chodzi o to, że tego pionka chcę wziąć i będę miał wolnego, który będzie go męczył, słuchajcie. On zagra tu, ja zbiję tu, on przejdzie tam aktywnie, ja wrócę, on da mi szacha. Wow. A, sprytnie, kolego. Sprytnie, kolego, zagrałeś. Bardzo sprytnie. Dobra. Spróbuję na razie tak przytrzymać i moim planem będzie taki ruch. Oczywiście on zawsze obroni, ale też mogę tak straszyć tego pionka. Dobra. Bo moja wieża nie podziała na razie, więc gram teraz tak na tego pionka. On będzie musiał tutaj zagrać. No i pytanie, czy nie tak po prostu. To już będą kombinowane szachy, tylko że on wtedy wieżą może podejść. Jak ja zbiję tu, to on zagra wieżą tam. Zawsze mogę postraszyć. Gram tak. A, nie tutaj. Tutaj chciałem w sumie zagrać. Zawsze po tym ruchu mogę wrócić. Co? Gońcem zagrał tutaj? To bardzo dziwne, wydaje mi się. Co on tutaj chce? A, chce mi dać szacha. Okej, okay. Mam chyba takie bicie.
Mam teraz ruch pod tytułem. Tak, mi się wydaje, tutaj ma coś takiego, ale mam szacha i mam taki ruch i wszystko trzymam. Dobra, tak sobie to obmyśliłem, więc tak zagram szach. I tak, aha, on wieżą tu wskakuje, ale mam taki ruch również. Wszystko się trzyma. Słuchajcie, wszystko się trzyma, dopycham tego pionka. I on ma coraz mniej czasu. I on ma coraz... Aha, tu może zagrać, tam mnie straszyć, z tamtej strony. No właśnie. Czy on mi tutaj coś może zrobić? Tak, tego może mi zbić. Dobra, maszerujemy pionkiem do góry. Tego stracę, ale wymienię jedną wieżę. Ale tym maszeruje. On będzie musiał uważać. On będzie musiał bardzo, bardzo uważać, mam nadzieję. Może jakiś remis, co? Wrócił, wrócił, wrócił. Wrócił, czyli się bał troszeczkę. Dobra, przepycham pionka do góry. Okej. No i teraz bądź mądry. Teraz bądź mądry, Krzysztof. Wieża nigdzie nie pójdzie. Zagramy sobie. Tak sobie zagramy. Tutaj pilnujemy tych pól wszystkich. To jest ważne, że wieża nie gra. Zagram tak i moja wieża się oswobodzi. Przynajmniej na chwilę. Ha. Zagram tu. On zbije, ja zbiję. On zagra tak. A dobra, na różnopolaki mogę pójść. To też jest dla mnie ok, chyba wersja. Pilnuję pionka. Zagram teraz tak na pionka. On wróci. Ja zagram teraz tak. I uciekam. I teraz tutaj nie jestem na związaniu. Ależ emocje, słuchajcie. Mnie emocje dopadają. I wracam tutaj. Dobra, powinno się zgadzać. Ha, ten pionek teraz będzie wisiał. Dobra, masz mnie. Ale też nie do końca chyba. Chwila, muszę z pionkiem tutaj zrobić porządek. Może to bicie też jest dobre. Tutaj, tutaj, tutaj. Mogę zawsze zdążyć. Spróbuję tak. Jeszcze może dać szacha, ja ucieknę najwyżej. Zawsze kilka sekund, bo teraz tego będę chciał wziąć. Okej. Chwilunia. Czy on mi coś tu może zrobić? Wydaje mi się, że nie. Tak, 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 tak. Tak. Nie wiem, tutaj. No może tam zagrać. O, jeszcze wcześniej mogę tak zagrać. Tutaj coś może mi zrobić. Tak zagrać mogę też. Krzysztof, szybko myśl, bo dobrą decyzję trzeba podjąć. Partia się robi emocjonująca. Właśnie, problem z tym pionkiem będzie. Powiem szczerze, nie wiem co zrobić. Czas ucieka, czas ucieka. Dobra. Chyba trzeba jechać z tematem ostro, tak? Tu zawsze mogę zamknąć tego, tą wieżę. Dobrze, tak. Jeżeli wieża tu, to tutaj goniec. Czas ucieka. Mam trochę więcej czasu. Ale się porobiło, słuchajcie. Ale się porobiło. Ale wydaje mi się, że mam wygraną pozycję, mimo jakości mniej. Jego figury są chyba nieskoordynowane na... Tak, dobrze. On ma 30 sekund już. Dobrze, tak. Szacha dał. To jest mądry ruch. Uciekam. Tak, gramy szybko. Tak, zawsze mam tutaj strzała. Okej, okay, tutaj, tutaj. Dobra. Szach nastąpił. Aha, szacha ma tutaj. Nie, nie ma szacha. Tutaj bronimy. Tak, próba wymiany. Tutaj, nie wiem co ja kombinuję, słuchajcie, ale gra jest na pewno szybka. Aha, wymienił mi w ten sposób, skubaniutki. Przeszedł do końcówki. Dobra,
Dobra. Czas, czas. Jest, 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 jest! Moi drodzy, sekunda i 0,2 do końca. Masakra, masakra. To chyba jedna z lepszych partii towarzyskich, jakie zagrałem. Bez figury, wyjście z wora. Coś nieprawdopodobnego. Masakra. Wow. Nie chcę się popędzać w samozachwyt, ale ciekawy jestem waszych emocji, jakie mieliście, bo ja miałem ogromne jeszcze na ten czas. Aż szybko zerknę na analizę. Silnik włączmy. Ale partia była, to było coś nieprawdopodobnego, moi drodzy. Dosyć szybko przejdę przez debiut, bo debiut tutaj nie miał znaczenia, jeśli chodzi o ocenę silnika. Tam moja podstawka była katastrofalna, oczywiście, ale jak widzicie, zobaczcie, silnik mówi, czarne są spoko, więc po debiucie nie ma krzywdy. Ale okej, tutaj D4, tak, ja zagrałem tu, skoczek. No i błąd popełniłem. H6 trzeba było, tak, żeby goniec miał furtkę. Żeby nie było G5, a zagrałem tak, i to jest błąd. Plus 5, oczywiście. Krzysztof po 17 ruchach powinien przegrać. Jest G5, skoczkiem na E4. No dobra, zagrałem tak. Tutaj, tutaj. Gość też się w pewnym momencie pomylił. Wow, H4, no dobra, tutaj, tak. Skoczek, goniec, hetman, król H8 każą grać. A tutaj znowu podstawiłem, a skoczkiem wybić, skoczkiem wrócić. Figura więcej, nie trzeba na siłę atakować. Gońcem jednak. Skoczek. No i tutaj błąd, tak. No i dobra. On zbił i dalej 3,5. Wow. Skoczek zbił, czyli dobrze. Moja decyzja również dobra, słuchajcie, patrzcie, GH5, czyli najlepsza. Tutaj i goniec, czyli na różno Polaki. Szach tutaj. A, skoczek na H5. Nie wziął pionka za friko. Mógł po prostu wziąć pionka jeszcze za darmo. No to, no właśnie, czyli cały czas miał opcję w kieszeni, znaczy wygraną w kieszeni. No ale tak, tutaj już się zaczęło jakby trochę komplikować. Karlssonami nie jesteśmy, ani stokfiszami. Więc tutaj tak zablokowałem, żeby ten pionek był słaby na A3. Spoglądałem właśnie z daleka, żeby goniec miał szansę go zaatakować. Wieża. Okej, już się wyrównuje. Goniec F8? Goniec F8, żeby nie wpuścić wieży. A, i tu mogłem zagrać. Faktycznie tego ruchu się nie bać, bo jest zawsze C6. Dokładnie, to by było zdecydowanie lepsze. Zdecydowanie lepsze goniec F8. To też muszę wyciągnąć wnioski. B6, goniec D7, wieża zagrała tu. No po prostu wieża weszła troszeczkę aktywniej. Wieża A7, król D2, goniec D6. No takie sprawdzanie trochę. Ja nie ukrywam, grałem tutaj na wygraną, nie na remis. Co, goniec D5 już przegrana? F4 jakieś? Nie no, takie ruchy to kosmos. A, chodzi o to, że jak F4 ja nie mogę zbić skoczkiem, a jak zbiję pionkiem, to tutaj i się goniec rozgrywa i pomaga. To było sprytne. Tutaj się wszystko przytrzymało jakimś cudem. H4. No i gość chyba spanikował, wrócił. To było dla mnie na plus. Pionek, tak, wieżą zagrał. Cały czas białe lepsze, niesamowite. Mi się wydawało, że tutaj już nie mam jakiejś tam przegranej, powiedzmy, a jednak jest. Goniec wrócił. Wieża tu, goniec. No i tutaj wieża A8. Ok. Goniec, cyk. Wieża. No i tutaj król D6. To było złe. Wieża dała szacha. No ja liczyłem się z tym, że jak on zbije mi pionka, to ja zbijam tu. No, zobaczcie, remis pokazuje silnik. H2. Tak, żeby tutaj trzymać. No tak, tutaj bym to trzymał, nie byłoby krzywdy raczej. Ok. No ale poszło tak, jak poszło. Tak, wieża. Szedłem tu już na wygraną. Tutaj szach, król C1 niepotrzebnie. Skoczek D3! Ojejku, ominąłem taki fajny ruch. I tutaj mogłem potem zbić i szybko wygrywać. Aj, jednak też nie widziałem. No tak, to jest też czas. Król C1, wieża, król, ale czarne lepsze już, zobaczcie. Tak, król wędrował aktywność, jakąś tam starał się łapać. Ja tutaj coś pokiełbasiłem. O, właśnie, już mógł tutaj coś zagrać, tak?
Ale tu? Aha, i bierze G8. Jak gońca tego biorę, to on tego. No, na małym czasie to tak właśnie już jest, pod koniec. Tutaj, tutaj. On też ładnie wybrnął, muszę mu przyznać. Plus 4,5? Jakim cudem? Dlaczego? Do tego mi bierze, tam bierze, zawsze trzyma. No tutaj zbił, tak, czyli oddał, żeby pójść na takie remisowe układy. No to już czasówkę graliśmy, co nie? No jak wybije, oczywiście to jest remis, więc próbowałem jakoś, jak zresztą widzieliście, błędów masa, ale no to już czasówka była totalna. No tutaj król e6 powinien zagrać, to już by mnie jeszcze męczył. Ależ to była akcja, słuchajcie. To ewidentnie on już grał na czas, bo mógł wziąć tam pionka. Ale taki jest urok szachów. No piękne jest to, że udało się wygrać w tej ostatniej sekundzie. Co? I koniec partii. Wieża H6 wygrywa. No tak, wygrywa. Bo król tutaj i wieża wchodzi. I król jest aktywny, bierze mi pionki. No ale to czasówka. To już mówię. Tutaj czasówka to jesteśmy, mam nadzieję, usprawiedliwieni. Ale pod koniec jeszcze tutaj, słuchajcie, te pionki szły. Jeszcze jakiś szach. Wzięcie hetmana też stracił chwilę czasu. I szach. I koniec. Na szczęście. Działo się niesamowicie. Wow. 109 ruchów. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Jakaś nauka, mam nadzieję, też że z tego wyszła. Dziękuję za uwagę i widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Hej.